nie, 2 metry 10. Potwór! Prawdziwy potwór, idzie nie. Spotka drugiego, 10 centymetrów większy, jeszcze wyższy w ogóle. Ty! Co? Słyszałem, że ładnie śpiewasz. No. To zaśpiewaj. Tamten się szykuje, nie? Serce moje płacze, na ziemi jest mi źle, bo dziewczyny... Drodzy Państwo, jak to możliwe, że takie kafary pokochały akurat disco polo? Gdzie tkwi tajemnica? Nie będę się kogosił, rozgryzłem sprawę, co się okazuje. Piosenki disco polo są o narkotykach. Proste. Weźmy same tytuły. Biały miś. Złoty krążek. Weźmy kawałek białego misia, tak? Biały miś dla dziewczyny, czyli młody człowiek na stacji, w akademiku. Częstuje dziewczynę towarem. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Czyli mam od zarypania towaru, bo to tak działa. Lecz dziewczyna jest już z innym, dziwny fragment. Ale co się okazuje, ten narkotyk tak mu zrył mózg, że on zaczął gmerać, szukać narkotyku. To potrwało z 5 godzin. Dziewczyna się znudziła, spakowała, wyprowadziła. I pozostał mi po niej biały miś. Ileż tragedii już w tej pierwszej zwrotce. Młody człowiek jest zakochany, jest dziewczyną, bierze narkotyki, jest szczęśliwy. Dziewczyna odchodzi, on już tylko bierze narkotyki, jest szczęśliwy. Ale oto nadciąga przemiana głównego bohatera, refren. Hej dziewczyno, spójrz na misia. Zdobył nowy towar. On przypomni chłopca ci dokładnie. Tamten narkotyk rył mózg, ten poprawia pamięć. To właśnie studenci wiedzą, którą, bo nie mogą się przed sesją przecież pomylić. Nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko białe łzy, przedawkował. To już są tak zwane halucynacje nieświadome.